Witajcie, z tej strony Kawa. W dzisiejszym odcinku, podczas trwania misji, pokażę Wam, jakie tajemnice kryją krypty znajdujące się pod kościołem w Staunton. Poznajmy więc cel wyżej wspomnianego zadania. Słyszymy się po cutscenes. Czasami poziom absurdu w tej grze przekracza wszelkie granice. Ciekawe, co zastanę na miejscu. Mam nadzieję, że w końcu uda mi się ostatecznie rozprawić z Leo. Mam nadzieję, że będą się smażyć w piekle. Trzema uciekinierami zajmę się później, a teraz zbiorę świece, które pomogą mi przywołać istotę mieszkającą w podziemiach kościoła. Dwie z nich znajdują się w świątyni, pozostałe trzy znajdę w krypcie, do której udam się za chwilę. Właśnie w tym miejscu znajduje się wejście do podziemi kościoła. Przemierzając kręte korytarze, znajdziemy następne trzy świece. Kolejnym celem będzie odnalezienie miejsca, w którym uda nam się przywołać zjawę. Będzie ono oznaczone dużym pentagramem namalowanym na ziemi. Oto i on. Aby przywołać ducha, należy umieścić świecę na rogach pentagramu.
I właśnie tym sposobem udało nam się zobaczyć kolejną pozaziemską istotę zamieszkującą tereny Liberty. Teraz nie pozostaje mi nic innego, tylko złapanie trzech zdrajców, którzy uciekli z kościoła. W tym momencie będę się z wami żegnał. Usłyszymy się jeszcze w ostatnim odcinku z serii, który dodam niebawem. Mam nadzieję, że w chwili oglądania tego materiału mieliście możliwość zobaczenia przynajmniej jednego odcinka z ogrywania spolszczonego GTA Syndaco Chronicles. Niestety krucho ostatnio z czasem, by cokolwiek przygotować, ale robię co mogę. Trzymajcie się zatem ciepło i do usłyszenia. Cerchi storie, amico. Oh, vieni da papà, ricciotto. Venga. Ma vuoi proprio che ti spacco la testa? Che cerchi storie, amico. Hai già cibo per i vermi, amico. Che cerchi...